Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Last Nerf Survival. Słuchajcie, jesteśmy świeżo co po aktualizacji 1.9.6, w której dodali nowy event o nazwie Police Station. Z tego co się dowiedziałem, nagrody zależą od trudności wykonywanych zadań. Więc dzisiaj postaramy się przejść ten event na najtrudniejszym poziomie. Ja na sam koniec chciałem tylko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, ponieważ umowa z Farelem trwa. 1000 łapek pod tym odcinkiem i jedziemy z następnym. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. O, coś pipło, show me. Aha, to ten event, ale... A jednak jest new event! Blackport PD. No dobra, moi drodzy. Weźmy ze sobą jakieś fajne rzeczy, z pewnością nam się przydadzą... emeczki. Zmodyfikujemy sobie jakiegoś Glocka. Psa weźmiemy również ze sobą. No i coś z pewnością Farelka jeszcze wymyśli. Dobrze, mamy wyrewolwerowany rewolwer. Ja bym wziął na przykład siekiery ze sobą na zaś, bo znowu może się okazać, że musimy skraftować jakiś na początku most, tak jak przy Crooked Creek Farm, ale to się jeszcze okaże. Dobra, Akarias. Jak stoimy z leczeniem? 17. Extra packet jest empty. Weźmy extra packet, jeszcze załadujmy tymi lepszymi aptekami. Dobra, 18, 20. To nam starczy. Jak mój equipment? Po połowie, no nie jest najgorzej. C4 możemy równie ze sobą wziąć. Czy jeszcze tutaj gdzieś jest jakiś Glock? Zjedzmy sobie jeszcze marchewku. Marchewka zjedzona. Sprawdźmy, co mamy... w ogóle tutaj w sklepie, Freebox. Nie chce mi się oglądać teraz reklamy. Tu mam jakiś taki fajny pakiet startowy VSS Vintores na fullu. Scar na fullu. Woo! Oh no, naprawdę? Taki kozacki jest zestaw, no jak ja to muszę chyba chłopie kupić sobie. Dobra. Jak bijemy 2 kałapek, to w następnym odcinku od razu kupuję ten zestawik. Nie ma to tamto. Ale teraz to mnie zainteresowało. Ja nawet, wiecie co? Nie zwróciłem uwagi, że już są tak modyfikowane bronie. Steak tutaj widzimy, jeszcze też zmienił kolor. Juicy Steak. Wow, to troszeczkę wyszło nowych rzeczy w tej aktualizacji. View. Ej, tędy się nie da przejść, szkoda. Sprawdźmy, co tu się dzieje na początku w koło. Mur jest. A wzdłuż tego muru idzie przejść? Nie idzie, dobra. Kucnijmy może sobie na początku. Czy ja mam jakąś broń z tłumikiem? Kurczę, niestety nie wzięliśmy. Otwórzmy sobie. Mamy energizera. To jest spoko. Zjedzmy sobie beansa. Śrubka na razie niech tu leży. Okej, mam jakiegoś typa. Możemy zamienić twoje policyjne karty na better quality cards, na lepszej jakości karty. No dobra, 10 zielonych zamienia na tą jakąś złotą, 10 niebieskich na zieloną i 10 fioletowych na niebieską. Dziwne. No ale dobra, sprawdźmy. Jest pierwszy zombie. Mr. Zombie Officer. Na razie sobie zostawmy Skara i postrzelajmy z Glocka. Mamy terminal do otwarcia. Show me this terminal, mordo. Place item. Number of trash. Use the police card. Czyli tak jak widzicie, nazbieramy sobie dużo policyjnych kart. Tutaj mamy różne, tak jakby, depozyty do otwarcia. No i jakby mogło tego zabraknąć? Musimy ukończyć terminal, no oczywiście, że tak. Co potrzebujemy? Tranzystorki, ringi, boltsy, wręcze, pendrive'y. Czy ja gdzieś mam pendrive'y? I aluminium plate'y. Powiem wam, że chyba będzie łatwo, bo okazuje się, że to wszystko będę posiadał. Będzie problem z boltami. To mam, high-tech komponenty, electronic circuit, pewnie, że mam. Alright. Tungsten bar. Dodali. Nowość. Sprawdźmy jeszcze sobie tutaj tylko. Właśnie, czy coś się tu zmieniło?
No nie, ale jak dodali tego tungstena całego, czyli teraz podczas kraftowania AK-47 i M16 musimy mieć tungsten bar, czyli wprowadzili go w końcu do gierki. Czy mi się wydaje, czy D, Dragunov, został wprowadzony do rozgrywki? Potrzebujemy aż planki, tungsteny i springi. Wow! Tylko skąd te aż planki dorwać? Bo jak widzę, no... będzie to problem chyba. Kevlar boots crafting is available now. Tego nie miałem odblokowanego, sobie odblokujemy. No, skoro shotgun też jest do craftowania, chyba że zrobili jakieś utrudnienie, wiecie? Z tego co kojarzę, ashplank nie był do tej pory dostępny. Vintores też jest za ashplank. Czy jakiś taki łatwiejszy item, który był zawsze craftowalny, jest potrzebny do niego ashplank? Handpump, torture. Czyli na razie wycofali, tak mi się wydaje, ashplanki, wiecie? Aż planki na razie są wycofane. W ogóle w grze ich nie ma i nie możemy craftować tych rzeczy, szkoda. Dobra, trudno, przez chwilę się podjarałem za mocno. Dawno nie grałem w tę gierkę, więc myślałem, że zaszły pewne zmiany. Mr. Police Officer. Wow! Hey fucking boom boom! Wow, wow, wow! Nie chcę patrzeć po ile uderza, bo może być mocny. Jak on się nazywał? Yes! Police card. Czy mogę teraz temu ziomączkowi już ją oddać? Ej! Mi spadła ta lepsza! Mi spadła ta lepsza! Poczekaj, poczekaj. Place item. 1/3. No i super. Lecimy. No i o to chodzi, mordo! I o to chodzi! Elo, elo! Naprawiamy terminal dzięki temu. Zróbmy pierw może ten terminal łatwiejszy. Ten, gdzie ma mniej części. No i dobra, super. Key baseballowy, energizer. To na razie niech sobie leży. Lecimy dalej. Powiem wam, że zapowiada się mega odcineczek. W końcu znowu poczułem w tym laście coś takiego, że się aż chcę w to grać. Ej, Mr. Zombie Officer! Proszę się tu uspokoić. Tu może być, powiem wam, rebus. Zróbmy tak, otwórzmy. Gruby się najadł pączków, powiem wam. I bardzo słabo bije, po 5, czy mi się wydaje, full Kevlar. It's easy. Sprawdźmy teraz, co tutaj będzie. Jakaś może szafeczka, byśmy szybciutko rentgen zrobili po kieszeniach im. Dobra, odejszczajmy się. Nie chce nam się szczeszczać. Nie chce nam się szczać. Dobra, lecimy dalej. Kolejne dwa zombie oficery. Mam nadzieję, że w tym bunkrze będzie jakieś zadanko dla pieska. Nie po to tyle wbijałem tego skilla True Friend, tak? O ile dobrze pamiętam. Żeby teraz był z tym problem, że nie ma nic dla pieska. Dobrze, zróbmy tak, moi drodzy. Za C4 zamieńmy i to sobie zaraz wsadzimy tam do naszej maszyny. Czekaj. Co tu, jak to się nazywało? Explosive Zombie. To jest Explosive Zombie. Hey man! Hello! Czekaj, może piesek na niego nas czeka. Bierz go! Get him! Jeszcze raz. Get him! To chodź się chociaż pobawić. Piesek, zbugowałeś się. Teraz. Dobra, mój pies w ogóle nie jest stresowany. Ostatni raz się z tobą zabawiam, kumplu. Nie słuchasz się jak mój joystick. Play. I żarówka, to spoko.
klej żarówka. A z grubego coś spadło? Czy nie mogę w ogóle grubego otworzyć, ponieważ iż gdyż z niego nic nie spadło. Wow, wow, wow! Zombie officer! A to jakiś szybszy. A jednak nie. To coś jak fast biter był typu. Dobra, teraz tutaj staremu przetrzepmy biurko. Jakieś akta. Tajne akta wyciekną zaraz do internetu. Eric Snowden, dobra, subsio. Sprawdźmy dalej, co tu się dzieje. Tutaj mamy chyba jakiegoś bossa. What the fuck? Starczą jest, jest zombiak starczą, spoko. Gearboy, bierz go! Dobra. Nie był taki zły, myślałem, że będzie troszeczkę ciężej. No ale okej. Mamy jakąś szafkę żelazną do otwarcia. Znowu baterie. Co tak tyle baterii się tutaj sypie? Dobra, są drzwi. I tutaj nic w tej komnacie. Ale czekaj, czekaj, jeszcze jedna szafka jest do otwarcia. No i dobra. Pendrive. Tego pendraka zamiast żarcia, to sobie zjedzmy. I wiringi też będą nam potrzebne. Dobra, mordeczki. Na razie tej komnaty tu nie będziemy otwierali. Polecimy sobie szybciutko, te rzeczy wsadzimy do terminala. No i za chwilę tutaj podbijemy jeszcze tą komnatę z tymi, jak widzę, zombie. Jak ty taki kurde gruby się zrobiłeś w więzieniu, mordo? Przecież to jest niemożliwe. Aha. Jak się w Stanach Zjednoczonych siedzi w pierdlu, to tak później się dzieje, dobra. Nie stresujcie mnie. Pstryk. I pendrive. Dobra, tutaj sobie możemy wsadzić kolejną kartę. Plus item. Kolejny terminal. Okej, jedzonko, tasiemki, żarówki, spoko. Śrubeczki, proszę bardzo. To co, piesku? Lecimy dalej. Tym razem wejdziemy tymi kratami. Wow, 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 wow. To nie był chyba dobry pomysł. O! Ten to już chociaż parę łapie miał. Po 10 bił. Dobra. Easy. Zamieszki były. Gościu starczą walczył tu z więźniami, ale i tak się wszyscy zamienili na końcu w zombie. Zabiłem jakiegoś typa, który... A nie! Jailbeard, dobra. Jailbearda zabiłem. Aha! Po to są potrzebne klucze. Dobra, teraz szybciutko kojo. Przeszperamy, może coś znajdziemy ciekawego. Papieroski się paliło. Nieładnie. Otwórzmy kolejną. Unlock, ale zanim otworzymy... Hungry Choppera, dojedźmy. Dobra, widać, że ten Hungry Chopper ja tylko pączki, bo bije po 5, a tamten gruby, siłka, masywny fest w pierdlu. To pewnie był jakiś Meksykańczyk. I tam już po 10 udało mu się mi wcisnąć na dziurę, nie? Dobra. Dogi, nie bądź smutny, bo to jeszcze nie czas na to, żeby być smutnym. Zmęczył się kurczę piesek, wiecie, by musiał wrócić do bazy, no ale mi się nie chce. Ten cowbar jest bardzo, bardzo zachęcający, żeby go wziąć, ponieważ zawsze później miałem z nim problemy, żeby go zdobyć. To weźmy sobie, może będzie trzeba jakąś kratę rozwalić czy coś. Dobra, teraz zróbmy sobie ten oto biom. Dobra, ja się boję trochę tego zombiaka, wiecie? Bo to zombie samobójca, czyli z niego dropa nie ma, to tak samo jak w bunkrze Alva był ten, jak on ma? Toxic Abomination, tak? Nie Toxic Abomination, Exploder. Exploder, dobra. Czyli wszystko jasne, powiem wam, że
Nie jest trudno, więc śmiało możecie to nawet z bronią ręczną zrobić. Ten komisariat policji. Ale idziemy dalej zobaczyć, co tutaj się dzieje. I to wszystko jest? Tylko i wyłącznie tyle? Nie, 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 to jest niemożliwe aż. Czekajcie, tu nie ma... Tędy. Na dół. No zamknięte. Tutaj też. Jest taki pokój. Z boku, widzicie? I jak tam się dostać? Z niego była woda tylko, dobra. Okej, okay, odlej się teraz na niego. A przecież ja cały czas kobietą gram, zapomniałem, ja chciałem iść do pisuaru. Ty niedobry. Okej, okay, wsadźmy kolejną śrubkę. Podejrzewam, że jak dopiero ukończę tutaj te terminale, to zostanę... To będę mógł coś sobie odblokować. No more tries. Okej, okay, trzecia skrzynka. Dobrze. Dobrze, dobrze. Sobie zrobię zdjęcie, bo zaraz będę szedł do chatki poszukać tych rzeczy. Żebym później nie zapomniał, co było potrzebne. Ale tak naprawdę teraz pomyślmy, tungsten został wprowadzony, czyli można go stworzyć, więc za chwileczkę się okaże jak. Bo idziemy do bazy, napięcie się zawracamy i sprawdzamy, jak możemy go zdobyć. Tutaj mnie interesuje to pomieszczenie. Nie możemy niestety do niego wejść, to jest jakiś magazyn. Dobra, trudno moi drodzy. Ja się wracam do bazy i za chwileczkę się widzimy. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem w naszej bazie. Dowiedziałem się, że... Tungsten bar możemy zrobić pewnie z tungstena, ale nie wiem, gdzie można go w ogóle zdobyć. Za chwileczkę wejdę w neta, poczytam, może gdzieś na którymś biomie jest dostępny, ale z pewnością bardzo rzadko. Oczywiście steel bary umiemy craftować, titanium bary nie umiemy craftować, ponieważ nie mamy rudy tytanium. Brakuje mi kilku rzeczy, mordeczki, więc stwierdziłem, że sobie pójdziemy do bunkru Alfa zobaczyć, czy nic mi tutaj przypadkiem nie zostało. Jak widzimy, są jakieś klucze, są kabelki. Tutaj mamy kolejny kluczyk, który się przyda z pewnością. W tej szafce co jest? Tikety są. Dobra. Jeszcze może otworzymy skrzynkę w bunkrze Alfa. Z pewnością otworzymy na pewno, bo mamy już tikety. Kolejne kabelki. Te kluczyki weźmiemy też ze sobą, ale chyba już mi ich starczy. Mamy Vintoreza, granatnik, kolejne tiketsy. Dobra, odpalamy kod do bunkru Alfa. 187 48. Ja wracam się do chaty po czerwone tikety i otwieramy skrzynki. Pierwsza skrzynka. Druga skrzynka. Pięknie, dwa shotguny i o to chodzi, i paliwko. Yeah, nice. Nice drop. Powiem wam, że dawno tak dobrego dropu nie było. Jeżeli chodzi o bronię z żółtej skrzynki. Sprawdźmy tutaj. Tum, tur, tum. Nowy SWAT secik do przebrania. Od razu zawijamy. C4, kolejne paliwko, pięknie. Apteczki, czekajcie sobie, przemienię szybko apteczki. W sumie mam full. Tutaj mogę moje schematy przerabiać na inne zwoje. Dobra, ja mam w sumie 3 schematy, które już nie mogę użyć, ponieważ już je mam w swoich zdolnościach. Więc może jeszcze sobie dzisiaj je przyniosę i tam wsadzę. Kończymy te terminale. Pierwszy. Będę miał bolców tyle? Jest, dobra, klucze są? Są. Nie mam pendrive'ów, plate'y są, jednego jeszcze brakuje, kabelki są. Nie wziąłem tych tranzystorków, a mam 20 na chacie. Jak ja to zrobiłem, że się zagapiłem? Dobra, trudno, sprawdźmy dalej. Circuit. Jest, jest. Jest. Jest.
i śrubki. 60 voltów, a tu 80 voltów! Jeju. Dobra, to też, to też. Coś trzeba zjeść. Jest jakieś jedzonko. Dobra, lecimy szybko po żarcie i lecimy na restopa. Brym, bym, 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 bym. Jesteśmy na miejscu. Dobra. Jeden wyjaśniony. Panowie, czy macie jakieś jedzonko? Bo ja mega jestem głodny. Wypijmy wszystko. Sład secik zabijamy. Że oni nic nie mieli? To jest dramaturgia. Wow, 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 wow. No i o to chodzi, i o to chodzi. Dobra, zipganik, nówki sztuki, spodenki, elegancko. Dajcie coś fajnego, dajcie mi w końcu płetwy do pływania, bo potrzebuję płetw. Apteka. No to nice. I tutaj co jest w czoperku? Emeczka, no i to mi się podoba. Dobra, zamiast zipgana paliwko zamiast alko. Okej, okay, jesteśmy na Flappim. Co my tu mamy? Sarenka pierwsza, subcio. Jest od razu tutaj skrzyneczka? O proszę, nie trzeba jej odkażać. Nice. Dajcie coś fajnego, naprawdę coś fajnego. Lens MK Circuit Toto. O, 19 apteczek, no to jest dosyć fajne. I co weźmiemy jeszcze? I weźmy może jeszcze Bauxite. Dobra, moi drodzy, to tyle z Flappy with the Coordination. Teraz wrócimy się do bunkru Alfa i postaramy się zamienić te schematy może na jakieś inne. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Że ja tego zębiaka już nie zabiłem. I co my tutaj możemy zrobić? Pstryk. 10, 20, 50. Aha, i każdy schemat daje nam ileś procent. No dobra, mamy 50% dopiero. Ja jeszcze lecę, zaniosę kilka ciekawych rzeczy do naszego terminalu i zobaczymy, co nam brakuje. Okej, okay, zobaczmy, co nam tutaj jeszcze brakuje. Śrubek bardzo dużo trzeba, więc troszeczkę wam powiem, że jestem niezadowolony. Cyk, cyk. Aha. Dwa pendrive'y i jeden plate. O nie. Tutaj sobie to dorzućmy. Śrubki też. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. A tutaj co potrzebne było? Tungsten bar. Nie mam pojęcia, jak go zdobyć, moi drodzy. Jeżeli wy coś wiecie na ten temat, oczywiście napiszcie w komentarzu. A to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, oczywiście stawiajcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał. Przypominam, 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem. I nagrywam już kolejny. Ten event mi się zresetuje dopiero za... Powiem wam dokładnie za ile. Ten event mi się kończy za 2 dni i 21 godzin? Godziny? Więc co, widzimy się najprędzej za 3 dni w kolejnym odcinku z gry Last Denner of Survival. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!